Ajajaj, ale gargantuiczny trailer wyszedł, trwał ponad minutę, Riot dlaczego wy mi to robicie? Żeby ten materiał wam dzisiaj dowieść to może, nie że nie, że nie, spałem, nie spałem, ale spałem, ale spałem całe, całe dwie godziny. godziny. Także mam nadzieję, że wam się spodoba i mam nadzieję, że było warto. Jeżeli jeszcze nie wiecie to co się wydarzyło, Riot wraz z Netflixem upublicznili ponad minutowy trailer drugiego sezonu Arkana, który sobie oczywiście przeanalizujemy. Zatem jeżeli lubicie moje długie analizy czy ogólnie długie materiały to to będzie jeden z nich. Zapraszam. Ok, zanim przejdziemy do trailera to najpierw trzy sprawy. Po pierwsze, w tej analizie będzie bardzo dużo po prostu screenów z tego trailera. Jestem od wielu lat w programie partnerskim Riotu, ale nie ma to żadnego znaczenia. No przynajmniej akurat w tym aspekcie, bo algorytm YouTube'a może zadziałać tutaj bardzo dziwnie, może wiecie, na przykład ograniczyć zasięg tego filmu, czy coś podobnego. Dlatego muszę to zrobić bardziej w formie screenów i mam nadzieję, że nie będzie wam to zbytnio przeszkadzało. Po drugie, moi mili, mamy słuchajcie cel, 200 tysięcy widzów przed Arkanem. Powiedziałem o tym w dwóch ostatnich materiałach, i na kanale pojawiło się 300 nowych widzów, więc jeżeli interesują Was tajemnice Ligi Legend czy samego serialu Arkane, ten kanał właśnie prowadzę dla takich zainteresowanych. A po trzecie to zanim zacznę sam trailer omawiać, to musimy sobie powiedzieć o kilku rzeczach obok tego trailera. Jak wiemy z najnowszego bloga, Riot potwierdza, że sezon drugi Arkana będzie ostatnim, ale w planach są seriale o innych postaciach, być może o innych regionach i również padło słowo film. Wygląda jakby Riot Chciało zrobić swoje cinematic universe i będzie trzeba zrobić oddzielny materiał, gdzie porozmawiamy sobie o najlepszych tematach na film czy kolejny serial, bo tych tematów trochę jest i wydaje mi się, że nie ma ku temu lepszej okazji. Natomiast, jeżeli ktoś w rajocie wpadnie na pomysł jakiegoś musicalu z Serafin, to przepraszam, ale ja wysiadam, ok? W sensie, to nie tak, że nie podoba mi się Arkane, to nie tak, że nie lubię i Zone, to trochę tak, że mam problem z Serafin, ale chodzi mi też o to, że mamy tyle historii, tyle tematów i tyle regionów, że byłbym lekko zdziwiony, gdyby pojawił się jakiś serial znowu w Piltoweri Zone. Ja nie mówię, że w dwumieście ciekawych postaci nie ma, natomiast inne regiony czekają. Aczkolwiek mam teorię ciekawe, czy się sprawdzi, że Riot będzie chciało zrobić jakiś prequel do Arkana, gdzie będziemy widzieli przeszłość Wandera i Silko. Natomiast czy smuteczek że Arkane będzie miało tylko dwa sezony? No, tutaj wydaje mi się, że nie do końca, bo wolę, żeby było tak, niż seria miałaby być rozwałkowywana jak tylko się da, żeby polecieć na fali popularności. I tutaj ode mnie ogromny szacunek w stronę Riotu, bo Arkane to ich największy lorowy projekt, który wyszedł fenomenalnie, do tego przyniósł ogromny profit i naprawdę, wow, że nie robią z nim czegoś, co prawdopodobnie zrobiłaby nie jedna firma, czyli nie doją serialu na potęgę. Natomiast, czy Kolejny serial z uniwersum Runeterry będzie nosił nazwę Arkane, tego do końca nie wiemy, a przynajmniej nie wie tego sam Riot Medler, wspominając o tym w jednym ze swoich wpisów, ale zapewnia, podobnie zresztą jak Christian Link, czyli ojciec Arkana, że wraz z Fortis planują dalej działać z przerzucaniem świata League of Legends na ekran. Moim skromnym zdaniem, wszystko to to są dobre wiadomości. Przejdźmy jednak do analizowania. Czy z tej teorii to zadanie powinno być proste? Przeci Chociaż w końcu Riot ogłosiło, że Arkane jest serialem kanonicznym. Uch. Żeby to z Riotem wszystko było tak proste jak się wydaje, w czystej teorii powinno być prościej niż zazwyczaj. Skoro serial jest kanoniczny, to postacie powinny dążyć do mniej lub bardziej złożonych wersji z uniwersum czy z gry, co totalnie powinno nam sprawę uprościć. Jednakże stało się to, co Wam zapowiadałem, że się wydarzy i kurczę znowu udało mi się coś przewidzieć. Jakiś czas temu mówiłem o tym, że Riot Games będzie zmieniało kanon po Arcayne. Pierwszy sezon był robiony jako niekanoniczny, więc jego nie mają jak zmienić, a decyzja o jego kanoniczności zapadła dużo później po premierze, de facto parę miesięcy temu. No to to co mogą zmienić, to jest właśnie kanon. Ja wiem, że zmiana kanonu brzmi trochę dziwnie, no ale retconing jest to zjawisko, które znamy nie od dziś. Zmiana kanonu brzmi głupio, ale tutaj no nic nie zrobimy. No dobra, ale skąd to wiem, że to się sprawdziło? Pamiętacie, może jak wychodził Skarner, który kompletnie zmienił historię rodu Feroz, którego wywiadowczynią jest Kamil? Tam Riot zapowiadało, że na razie historii bohaterki nie zmieni. Do tego serial totalnie nie zgadza się z losami Jace'a i Wiktora, bo Jace jest zupełnie innym człowiekiem. i okej, okay, mógłby się zmienić, ale nie wydaje mi się, żeby aż tak się zmienił. Czy historia Wiktora jest zupełnie inna? No cóż, wiemy, że właśnie przy z Karnera, Rioterzy chcieli zmienić historię postaci związanych z Hextechem, czyli Kamil i Serafin, na które to przeniesienie z Karnera z Shurimy do Isztalu miał największy wpływ, ale dowiedzieliśmy się, że góra Riotu tego zakazała. I okej, okay, część z nas założyła, że Riot po prostu nie chce już w kanonie za dużo robić, no bo po co ludzie grają, kupują skinki, ale też wspominałem o tym, że może być tak, że nie zmieniają tego, żeby nie spoilerować na Markeina. Zresztą, tak samo jak nie zdradzają nam tajemniczego reworku, bo ten byłby spoilerem. Jeżeli chodzi o rework, to wydaje mi się, że na ten moment mamy dwóch najsilniejszych kandydatów. Pierwszy to oczywiście Sincht, ale największy z nich to Victor. I tutaj przyznaję się szczerze, że lubię Ligo Legendowego Wiktora, podoba mi się jego rola w uniwersum, podoba mi się jego rola w Zon, bardzo lubię również Wiktora z Arkeina, ale to są dwie de facto różne postacie. Natomiast nie oszukujmy się, że Wiktor jest bardzo lubianą postacią w serialu, stąd może rajot poszło tym torem rozumowania. Niemniej dowiedzieliśmy się, że na podstawie Arkeina sezonu numer 2 historie postaci będą zmieniane nie wiemy jakie, nie wiemy jak bardzo, czy to oznacza, że zobaczymy na przykład Kamil czy Serafin w arkeinie? Tego nie wiem. Kamil wpasowałaby się tam bardzo dobrze, Serafin raczej jako postać epizodyczna. Ale po prostu kwestia jest taka, że możemy się spodziewać dosłownie wszystkiego. Z jednej strony jest to giga wkurzające ze strony Riotu, że pojawiło się coś, co dotarło do masowego odbiorcy, i zaraz kanon jest zmieniany na podstawie tego. A z drugiej strony wiele wątków z arkeina jest ciekawsza niż w kanonie. Natomiast tworzy to ogromny problem, ponieważ ponieważ analizując serial, który jest kanoniczny i podpierając się kanonem, znajomość uniwersum powinna nam bardzo pomóc, z tym że nie pomoże, bo Riot zapowiedziało, że ten kanon na podstawie arcana może się zmienić. Innymi słowy, wiemy, że nic nie wiemy. I myślę, że to będzie motyw przewodni tej analizy, który postaram się przezwyciężyć. Wiecie, trochę wiedzy z kanonu wyciągnę, trochę poteoretyzuje, no i mam nadzieję, że coś mi się uda na ten drugi sezon trafić. Problem mamy jeszcze jeden, ponieważ Riot, tak jak robiło to przy trailerach z pierwszego sezonu, robi wszystko, żeby nas na manowce wyprowadzić. No ale moi drodzy, rozpatrzmy sobie trailer klatka po klatce. Wybaczcie kochani ten przydługi wstęp, ale wydaje mi się, że ten materiał będzie miał całkiem spore grono odbiorców, dlatego jeszcze raz przypomnę o tej subskrypcji, ale również chciałem, żebyśmy wszyscy mieli pełnię wiedzy i żebyśmy wszyscy stali na jednym mianowniku. Więc przejdźmy do trailera. Ten rozpoczyna się od przechadzki wśród ruin dwóch strażników z Piltover. To co tutaj widzimy, to moim zdaniem ruiny pomieszczenia, w którym była rada Piltower po wystrzale Jinx. I mam wrażenie, że może to być chwilę po końcu pierwszego sezonu, gdyż widzimy jeszcze resztki hextechowej energii użytej do wystrzału rakiety Jinx. Natomiast niczego niestety więcej tutaj nie dostrzegam w kolejnym kadrze słyszymy głos Ambessy Medardy mówiącej Wasza rada nie żyje. No i tutaj od razu, o kurczaki, panie kochany, co się wydarzyło? Jinx zabiła wszystkich? To dlatego nie ma Wiktora i Jace'a w trailerze? No nie, to jest niemożliwe. Albo stało się coś totalnie okropnego, albo trailer nas chce wyprowadzić na straszne manowce. I ja już nie wiem, co chcę zrobić. O oh, po kolei, bo Wiktor pojawia się w trailerze na pewno raz, jeżeli nie dwa razy, a po drugie, Jinx nie zabiła wszystkich. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli tak by się stało, byłoby to po prostu turbo nielogiczne. Zakończenie wątku Wiktora czy Jace'a w taki sposób Byłoby wręcz idiotycznym rozwiązaniem. Tym bardziej, że gracze czy widzowie Arkeena Wiktora po prostu pokochali. Jace'a mniej, ale to nie znaczy, że rozwiązanie jego wątku w taki sposób jest rozwiązaniem dobrym. Zatem jestem pewien, że naszych dwóch wynalazców jednak żyje. No i nie uwierzycie, ale mamy tego potwierdzenie. Mniejsze lub większe, ale jednak mamy. Przede wszystkim jest jedno potwierdzenie, które zdradził nam sam oddział Netflixa. Tylko, że. Niemiecki. Tak, do czego to doszło, żebym w analizach musiał jeszcze oglądać trailery po niemiecku. Dobrze, że istnieje coś takiego jak tłumacz, bo kurczę byłoby ciężko. Miałem niemiecki w liceum, ale dawno to było i nie pamiętam niczego. I teraz tak: tak jak u nas Ambessa mówi wasza rada nie żyje, to w niemieckiej wersji Dabingu mówi pół waszej rady nie żyje. Tak, totalnie porąbane. Jednakże, czego jestem praktycznie pewny, to fakt, że matka Caitlin nie żyje. Co będzie pierwszą zmianą kanonu w tej sytuacji historii pani szeryf z Piltover. Dlaczego tak uważam? Mamy tutaj trzy pasujące do siebie puzzle. Jeżeli spojrzymy na ten kadr, jest to oczywiście stół rady Piltover w kształcie zębatki. Mamy w nim dwie przerwy. Ta tutaj jest zrobiona tak, by ktoś mógł wejść na środek i pomówić przed członkami. Wnęka po prawej stronie jest to jednak zniszczony w eksplozji fragment. Pokazywanie tego kadru, mówiąc, że Rada nie żyje, jest bardzo sugestywne, bo jest to dokładne miejsce, gdzie siedziała matka Caitlin, czyli Cassandra, podczas eksplozji. Rzeczywiście wszystko się zgadza. Drugi dowód na to, że matka Caitlin nie żyje, to krótki klip z tworzenia drugiego sezonu, gdzie bardzo krótko mogliśmy zobaczyć pracę jednego animatora z Fortis nad fragmentem, gdzie Caitlin wraz z ojcem Tobiasem siedzą w posiadłości Kiramanów z bukietami kwiatów na stole, z posępnymi i smutnymi minami oraz być może z listami z kondolencjami. Puzzle do siebie pasują, prawda? Czy z tej teorii, jeżeli weźmiemy pod uwagę kanon, to jednak nie powinno się to trzymać. Kupy, bo rodzice Caitlin nadal żyją, a serial rozgrywa się nieco w Ligolegendowej przeszłości, niedużo, ale jednak. Natomiast przy drugim sezonie musimy niestety wyznawać zasadę, że wiemy, że nic nie wiemy, Riot chce nas wpuścić w maliny, więc jeżeli na ten moment nasz stan wiedzy mówi, że Cassandra żyje, to wcale nie oznacza, że ta będzie żyła. Przy trzecim elemencie układanki musimy wrócić do niemieckiego trailera i trochę temat wyprzedzić, ale tam jedna z kwestii Ambessy, to pomścimy wasze matki. Z ewidentnie wkurzoną i pełną gniewu Caitlin. No cóż, jak ktoś zna język niemiecki, to na pewno dostał lepszy trailer. Idźmy dalej, ale do rady Piltower i kto z niej mógł przeżyć, jeszcze sobie będziemy wracać. Następny kadr to waj idąca po pobojowisku wśród strażników. Jeszcze sama do nich nie dołączając. Widzimy wielką flagę z herbem piltover, jaki podium bardzo podobne do tego, z którego przemawiał Jace podczas Dnia Postępu i tutaj trochę jest to taki kolejny granat dymny, który ma nam powiedzieć, że hej, Jace nie żyje ale nie damy się na to złapać. Nadal uważam, że żyje, tylko go po prostu nie pokazali. Tak samo jak pojawi się jakaś nowa postać z Ligi Legend, tylko że też jej nie pokazali w trailerze. Wracając, co więcej możemy z tej sceny wyciągnąć, to na pewno fakt, że ma ona pokazać słabość i niemoc Piltover, które jest teraz atakowane przez siły ZON, i to, co jeszcze może nam pokazywać, to że jest to jakiś czas po drugim sezonie. Jeżeli nie pamiętacie, to pozwolę sobie przypomnieć, że między pierwszym a drugim aktem pierwszego sezonu było około 5 lat przeskoku. I w drugiej części pierwszego sezonu postacie były młodsze niż znamy je z League of Legends i Kanonu. Oczywiście zasada wiemy, że nic nie wiemy tutaj nadal działa i do tego arcane nigdy jakoś ściśle wieku postaci się nie trzymało. W sensie tak stuprocentowo ściśle, bo na przykład wiek Eko mi nie pasował, ale jednak trochę rzeczy się zgadzało. No dobrze, ale mówię trochę chaotycznie. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że przy analizowaniu pierwszego sezonu i tego, co pojawiało się po nim, i z oficjalnych wypowiedzi niektórych rajoterów pracujących przy Arkanie, czy mających styczność z projektem, wyliczyłem sobie, ile dana postać ma lat. I większość obliczeń z Kanonem się zgadzała. Dla przykładu, Caitlin w serialu ma 21 lub 22 lata, podobnie zresztą jak Waj i Podobnie obie w kanonie są w podobnym wieku, mając 25 albo 26 lat. I powtórzę, rajot nie jest do końca konsekwentny z wiekiem bohaterów w warkejnie i kanon będą zmieniać, ale jeżeli założymy, że te obliczenia się zgadzają, a gdy robiłem je przy pierwszym sezonie, to się zgadzały, to jeżeli w drugim sezonie nie będzie żadnego przeskoku, to postacie będą 3 lata młodsze niż być powinny. Zatem wychodziłoby, że jakieś skoki czasowe w drugim sezonie jednak muszą się pojawić. Wracając do tej sceny, dlaczego myślę, że może być właśnie tutaj taki skok? Po pierwsze dlatego, że sytuacja w piltowej Zone nie zmieniłaby się tak z dnia na dzień, wojska noxjańskie nie wkroczyłyby tak od razu z dnia na dzień, a po drugie owa dekoracja wygląda jakby była przygotowana na kolejny dzień postępu, czyli rok później, ale są to tylko moje domysły. To co jest warte wspomnienia, to fakt, że Waj jest ewidentnie przytłoczona tym co się dzieje, napaścią, konfliktem czy ogólnie całą sytuacją. Obstawiam, że poczucie winy za to, co stało się z Powder, będzie jej towarzyszyć przez sporą część drugiego sezonu. Kolejny kadr to Ambessa, wypowiadająca słowa na gniew trzeba odpowiedzieć gniewem. I tutaj objawia nam się kilka rzeczy. Po pierwsze wiemy, że Noxianka szukała pretekstu do sprowadzenia swoich sił do Piltower, szukała sposobu na to, by dobra miasta postępu mogły być wykorzystane jako broń, bo według niej przecież wszystko może być finalnie wykorzystane jako broń. Samo Imperium Noxiańskie już od wielu lat było zainteresowane piltover, zresztą wiemy o tym, gdyż Caitlin rozpracowała jednego z inżynierów wojny, który został wysłany na przeszpiegi. Tamara, gdyż tak miała na imię, została przez Caitlin odesłana do piltover, aczkolwiek to czego nie wiedziała, to fakt, że inżynierowie Noxusu zawsze pracują w parach, a drugi w piltover nadal jest. I teraz, czy Riot jakoś to powiąże z Arkane'em, to tego nie wiem. Szczerze to zdziwiłbym się, gdyby tak było, ale wspominam o tym dlatego, że takie zaczątki w kanonie już były. Po drugie, myślę, że tak właśnie może wyglądać Ambessa Medarda, gdy wejdzie do League of Legends. Gdy Riot zapowiedziało, że Noxianka pojawi się w Lolu, zastanawialiśmy się na kanale, OK, ale jak to będzie? Przecież Ambessa jest wielką, silną babką, OK. Ale to trochę jednak za mało, żeby znaleźć się wśród Ligolegendowych Herosów. No bo nawet jeżeli weźmiemy postacie, które biją, no to mamy takiego seta, który jest jednak półwastajem, który ma jednak bardzo wysoki próg dzikości i wykorzystuje swoje umiejętności do walki na ringu. Tak samo Vaj ma przecież hekstechowe rękawice. Jeżeli Ambessa po prostu pojawiłaby się w Lolu na podstawie pierwszego sezonu na zasadzie hej, jestem silną babką i bije, to byłby to bardzo dziwny zabieg ze strony Riotu i nie wydaje mi się, żeby coś takiego się wydarzyło. Jednakże jeden z rajoterów uspokoił nas, mówiąc, że Ambessa ma jakieś źródło siły. Ma coś, co czyni jej skile w grze sensownymi i charakterystycznymi. No i teraz musimy sobie wrócić do kadru. Być może Ruth Medarda ma jakieś powiązania z Targonem. Być może bo jest to kwestia teorii. Być może Mel również przed eksplozją miała zostać ochroniona przez jakąś magię, coś taką, ale jakby zonie. Nie, widzieliśmy taki złoty połysk. No i również Ambessa nie wygląda tutaj za bardzo jak postać z Noxusu, więc jakby to powiązanie Medardów z Targonem, może jest, może go nie ma. Może tutaj przesadzamy. No bo co do zasady, stricte takie złote elementy są raczej przypisane do Targonu, a dokładniej do Solarii. Zatem, być może Medardowie są z nimi powiązani, okej, okay. może ich przodkowie byli solari, może zbiegli po prostu z Solarii. Cokolwiek. Jakby tego było jeszcze mało, to Solari łączą właśnie złoto z czerwienią. Co Ambessa dokładnie tutaj robi? Do tego jakaś zbroja czy oręż wykuty przez kowala Solari byłyby źródłem jej mocy. Do tego Solari noszą hełmy jasne, ale nie tylko hełmy, bo również maski i mamy tutaj takie charakterystyczne, nazwijmy to, wcięcia. Ale jeżeli chodzi o powiązanie rodu Medardów z Targonem, no to tutaj jest to wiadomo teoretyzowanie. Prawdziwym pytaniem jakie powinniśmy sobie zadać to czy Ambessa tutaj wygląda jakby straciła córkę, czy po prostu jest gotowa do konfliktu. Szczerze mówiąc to nie mam zielonego pojęcia. Ambessa może chcieć po prostu pomścić córkę. Cokolwiek się z nią nie stało może być przecież pretekstem by utrzymać Piltover czy zająć ich arsenał, a może wypowiadając słowa połowa twojej rady nie żyje, mówi je właśnie do żyjącej Mel. Nie wiem, szczerze mówiąc, bardzo mnie to nurtuje, ale wydaje mi się, że nic tutaj więcej nie wyciągniemy. No bo co stało się w ostatniej scenie? Jeżeli założymy, że Mel miała magiczne artefakty, lub coś w ten deseń, to nie zdołała wszystkich uratować? Czy może o co tam chodziło? Może uratowała tylko część? A może w ogóle tekst, Wasza Rada nie żyje, odnosi się po prostu do tego, że Rada została rozwiązana? Kurde, naprawdę, no strasznie na głowę ten trailer wchodzi. Dosłownie wiesz, że nic nie wiesz. Dobra, jeżeli chodzi o Mel, to nie mogę się doczekać, kiedy się tego dowiemy. Idźmy dalej. Za chmur wyłania się sterowiec. Nie znamy jednak jego korzeni. W sensie, okej, okay, jest to maszyna stworzona w piltower, ale czy jest to sterowiec, na przykład oddany Noxusowi, który wyruszył po wojska imperium, by te przybyły do piltower, czy może to jakiś przejęty sterowiec przez zon? w końcu widać przecież w środku zielone światła sugerujące chemtech, do tego wiemy, że chwilę później zbiry w chemtankach zlatują w dół, jakby zlatywały właśnie ze sterowca, ale tego niestety nie wiem. Ogólnie kilka scen tutaj da się połączyć jakby w jedno, między innymi sceny z chemtankami i sterowcem, ale nie wiem, czy tak tutaj zostało to zrobione. Kolejny kadr to waj przedzierająca się przez tłum i pierwsze skojarzenie to albo biegnie zobaczyć, co to za sterowiec tam leci, albo bo jest to chwilę po ostatniej scenie pierwszego sezonu. A przynajmniej tak by się mogło wydawać. No bo tutaj, jakby Waj biegła zobaczyć, co się stało z możnymi z Piltover... No, ciężko to stwierdzić, natomiast wydaje mi się, że nie jest to zaraz po finale sezonu pierwszego. Łatwo to w sumie stwierdzić, gdyż Waj po prostu nie ma na twarzy siniaków, a wiemy, że w ostatnim odcinku stoczyła dość solidny bój z sewiką. W tle widzimy uciekających ludzi widać, że są to piltowerczycy po ubiorze czy tutaj po bogatym kapeluszu kobiety po lewej stronie jak również w tle widać herb, piltower czy latarnie. To, co możemy tutaj oglądać, to albo wtargnięcie Noxian do Piltover, albo Zaunitów, albo kompletnie coś innego, no bo wiemy, że nic nie wiemy. Może nawet tutaj jest wypuszczony Warwick, albo jest to jakiś, nie wiem, Shao Jinx, cokolwiek. Nie mamy zielonego pojęcia i przypomnę jeszcze, pamiętajcie, że trailer, tak jak poprzednie trailery Arcana, ma dwa zadania. Pierwsze to nachajpować nas niemiłosiernie i to zadanie jest spełnione w 100%, a drugie to wyprowadzić nas jak najbardziej na manowce. I jest to po prostu jakiś guilty pleasure riotu, żeby wpuścić nas w maliny. Dlatego idźmy dalej. Kolejny kadr i najprawdopodobniej sojusz Noxian z Piltoverczykami, co jasno sugeruje, że Noxus do piltower wejdzie. Wydaje się, że pod płaszczykiem zemsty na Zon, i walki z miastem poniżej. No jest to idealny pretekst, prawda? Jak najbardziej jest to wszystko Noxusowi na rękę. Jednak widać, że Strażnikom nie jest to do końca na rękę i nie są pewni tego sojuszu patrząc na ich twarze. Jak wiemy, jeden z twórców Arkana określił drugi sezon mianem Wojny, wpisuje się to tutaj idealnie. Moim skromnym zdaniem zobaczymy tutaj Noxus w pełnej okazałości i okrucieństwie, który będzie robił nawet specjalne strefy, w których będzie więził niektórych obywateli. Następny kadr to Caitlyn z tym tutaj jego mościem, do którego sobie jeszcze wrócimy, natomiast ewidentnie widać gniew w oczach przyszłej pani szeryf, na ten moment wiemy, że najprawdopodobniej spowodowany śmiercią jej matki, i tekst wypowiadany przez Ambessę również to sugeruje. Ale tutaj muszę powiedzieć coś o teorii, na którą się natknąłem i nie mogę jej odzobaczyć. Ta zakłada, że Caitlin ma rankę na ustach i nie jest to w wyniku jakiejś walki czy coś, ale przez waj. Która to. Jak to ładnie po dżentelmeńsku powiedzieć? No, delikatnie mówiąc, nie była zbyt delikatna w igraszkach z partnerką. Wszystko to wzięło się z tego, że podobno na podstawie wypowiedzi jednego z rajoterów gracze zaczęli bazować, że w sezonie numer 2, tak jak w sezonie numer 1, ma być scena miłosna. To co istotne, to fakt, że Caitlin nie ma już karabinu, którego używała w sezonie pierwszym, a przynajmniej nie ma go w tym miejscu, bo później sobie do tego jeszcze wrócimy. A teraz ma swój hekstechowy karabin, jaki znamy z gry. Teraz, oryginalnie karabin był stworzony przez jej rodziców. Ale wiadomo, serial może to zmienić, gdyż widać tutaj rękę Jace'a. Przede wszystkim widzimy mały oszlifowany kryształ będący dziełem Victora i Jace'a, co może pośrednio wskazywać, że przecież Jace żyje, no bo kto miałby taki karabin zrobić, ale wiadomo, że mógł go też wykonać wcześniej, przed tym co wydarzyło się w ostatnim odcinku pierwszego sezonu. Natomiast dlaczego uważam, że mógł ten karabin wykonać Jace? O tym jeszcze powiem za trochę. Jest jednak coś, co ma mi w głowie namieszać i temu przeczy. No bo jeżeli spojrzymy sobie na karabin Caitlin w grze, to ten na kolbie nie ma żadnego znaku. Jeżeli spojrzymy tutaj, no to ciężko mi powiedzieć, czy to znak kiramanów, czyli rodu Caitlin, ale tak właśnie wygląda. No bo na skinie arkejnie oczywiście go ma. Zatem, jeżeli mamy tutaj znak rodowy Kiramanów, to jestem ciekawy, czy zrobił go Jace. Jest to kolejna rzecz, która jest dla mnie mocno zastanawiająca i bardzo chciałbym zobaczyć, skąd ten karabin się wziął. Ważny detal widoczny w tym miejscu to też wyrzutnia siatki, którą oczywiście znamy z gry czy z Cinematica Warriors. Zatem. Tak, jest to ten prawdziwy karabin Caitlin. To na co warto jeszcze zwrócić uwagę, to fakt, że obok Jinx Caitlin ma jakieś różnice względem swojego pierwowzoru z gry, ale mocno już wygląda na swoją ligolegendową legendową czy cinematikową wersję, czego na przykład o Waj powiedzieć nie można. No bo właśnie następny kadr pokazuje nam Waj w stroju strażnika. I ten obrazek nie podoba się zarówno samej pytanej, a przynajmniej tak się wydaje. I też nie spodobał się ludziom i fanom Arkana. Generalnie jest to dość kuriozalna sytuacja, bo część fanów Arkeina myślę, że nawet spora część, to ludzie, którzy nie mają zbyt dużej wiedzy o kanonie i nawet w Lola nigdy nie grali. To, to jest ciekawe, że niektórzy z nich zaczęli pomścić, że jak to tak waj dołącza do strażników, że bez sensu nie pasuje to do jej postaci, co wyjście tutaj zrobili, jak ona wygląda, i tak dalej, i tak dalej. Mówiłem o tym ostatnio na streamie że jest to lor, które znamy od i wyszła 12 lat temu, ale się poczułem teraz staro. I ok, jasne. Rozumiem, że nie każdy w kanon musi się zagłębiać, dlatego bardzo miło mi, że mogę takie rzeczy wyjaśniać. To, co jednak też ludzi dość wkurzyło, to fakt, że Waj jakoś tak nie do końca dobrze wygląda w tym stroju strażników, tak jakby do niej nie do końca dobrze pasował i było to zrobione umyślnie. Jeżeli pójdziemy tym tokiem myślenia, to możemy się zastanowić, czy Waj będzie miała długo ten strój ubrany, czy będzie to raczej strój epizodyczny, i Waj finalnie w strażnikach może. Może nie skończyć, a być taką, jakby trochę policjantką z szarej strefy, prawda? No tutaj nie oszukujmy się, że Riot ma problem. Waj zawsze reprezentowała archetyp tego złego kliny, który tutaj trochę popanczuje, tutaj przyciśnie, ale wykona swoją robotę. I reprezentacja tego archetypu w postaci Waj z League of Legends ma pewien problem, bo jest ona pewną siebie twardą babką. I to nie jest tak, że mam coś do twardych, silnych babek, ale po prostu Waj nie jest za dużo kimkolwiek więcej w League of Legends. Nie zrozumcie mnie źle, ja Waj z Lola lubię. Jest to jedna z najczęściej pikowanych przeze mnie postaci, natomiast to, co jest tutaj ważne, to fakt, że Riot starała się przez lata tą waj zmienić, i na przykład w takich Warriorsach wypadło to fantastycznie. Waj to nie była taka waj, hehe, <laughs> I punch and ask questions later, wiadomo, ale dano jej tutaj zwątpienie, strach i itd., itd. I w Warriorsach wypadło to fantastycznie. No i teraz mamy też waj z Arcana. no i jeżeli spojrzymy na waj tutaj, to ta waj z Arcana będzie miała bardzo trudną drogę do przebycia i osobiście nie chce mi się wierzyć, żeby ją przebyła. Bo ta waj tutaj, ta waj Arkeinowa jest pełna uczuć i emocji i jest to po prostu waj Lepsza. Nie wydaje mi się, żeby z tak rozbudowanej postaci Riot chciało dążyć do takiego uproszczenia postaci. Także tutaj rzucam moją małą predykcję, że Waj w Arkejnie nigdy nie zostanie tą Waj z ligi. Bardzo ciekawi mnie, jak to się wszystko tutaj zmieni pod kątem wyglądu. Czy Waj będzie wyglądać mniej więcej tak. Natomiast to, co tutaj wydaje mi się, że widzimy, to fakt, że Wajka dołącza do strażników na początku raczej niechętnie. Albo nie podobaje się to, co się dzieje. Nie podoba jej się, co ona sama ma zaraz zrobić. No, generalnie to, co jej się nie podoba, to może być tutaj 10-20 powodów. Scenę dalej widzimy lecącego w dół chemtanka i szczerze to na początku myślałem, że to ktoś z bandy Echo, bo tak gdzieś też byli prezentowani w trailerach do pierwszego sezonu, ale nie. No, ale gdzie te chemtanki zlatują? No, tego niestety nie wiem. Być może do tego miejsca, które później zwiedza Waj, być może jest to miejsce, gdzie znajduje się Caitlin. Ale jeżeli miałbym się posłużyć wiedzą z kanonu, to powiedziałbym, że albo jest to jakiś zamknięty ogród, albo jest to jakaś sala czy budynek audiencyjny, z którego, co ciekawe, wychodzą ludzie. Być może właśnie możemy tutaj połączyć ową scenę z poprzednią. Gdy Hemtang wlatuje, mamy patrzącą w górę Caitlyn. Tylko że w tym trailerze, nie wiem czy zauważyliście, ale mamy dwie Caitlin. Pierwsza to ta, która ma swój zwykły karabin, a druga to ta, która ma swój ekstechowy karabin. Jedna wygląda na nieco młodszą, a druga na trochę starszą. Kolejny zabieg, by totalnie namieszać nam w głowie, jeżeli to zauważymy, ale analizujmy dalej. Nie wiem, czy wam o czymś powiedzieć, czy nie, bo jak powiem, to już tego nie odzobaczycie. No dobra, powiem. Wiemy o tym, że Silko odszedł i prawdopodobnie możemy zobaczyć walkę o władzę w Zon i chyba wiemy, kto wygrał. Wygrał z Gredek z Harry'ego Pottera. Myślicie, że żartuje? Oj, nie żartuje. No gangusy z Gredka jak się patrzy. Niemniej, ten gość tutaj prawdopodobnie za długo w serialu sobie nie pograł. Idźmy dalej. Caitlin mówi o przeprowadzeniu drużyny do Zon, która ma trzy cele. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Beret Caitlin. Niektórym może się to nie spodobać. Po pierwsze, dlatego, że wygląda to tak sobie, po drugie, dlatego, że przecież bardzo charakterystycznym elementem bohaterki jest jej wielki cylinder. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żebyśmy Caitlin nie zobaczyli w pełnej okazałości właśnie z jej pięknym kapeluszem, ale Beret jest akurat tutaj świetnym misteregiem. Na pewno kapelusz nie jest tak praktyczny i strzelam, że Caitlyn używa beretu po prostu w bardziej dynamicznych akcjach, a kapelusz jest bardziej taki reprezentacyjny. Tym bardziej, że już takiego beretu używała, chociażby w karciance Legends of Runeterra, gdzie tropiła nikogo innego jak Corinne Veraze i wpadła w zastawioną przez nią pułapkę. Stąd wiemy, iż to nie jest pierwszy raz, kiedy Caitlyn prowadzi gdzieś jakąś drużynę. Aczkolwiek kolory Beretów się różnią. Niestety nie mam wiedzy, czy kolor Beretu może coś tutaj oznaczać, może jakiś stopień, może coś podobnego. Jak ktoś się na tym zna, to śmiało napiszcie w komentarzu. Pierwszy to złapanie Jinx. Widzimy, że strażnicy z wielkimi tarczami wychodzą z windy uzbrojeni w pałki. Wyjście z windy nasuwa mi dwa skojarzenia. Albo jesteśmy tutaj w więzieniu Steelwater, w tym samym, w którym siedziała Waj, albo zjechali na dół do zon. Bardziej skłaniałbym się do tej drugiej opcji, gdyż wiemy, iż ma być ożywiony konflikt między Piltover i Zon. Kolejny kadr pokazuje nam wystawiony list gończy na Jinx ze stemplem piltoverskich strażników. Ciekawe listy są powieszone na ścianie wcześniej pomalowaną graffiti przez świetliki. Jak również widać tutaj fragment chyba plakatu promującego Piltover, gdzie widzieliśmy takie same wielkie trąby. Na początku pierwszego odcinka pierwszego sezonu. No i słuchajcie, to, że Jinx jest ścigana, to nie powinno chyba nikogo dziwić. Do tego jeszcze, jeżeli tutaj mamy krew, to jest to kolejna sugestia, że w Zonie nie dzieje się zbyt dobrze albo jest to sugestia, że w tym miejscu pojawi się Warwick. Kolejny kadr to Boot Why, gdzie mamy prezentację jak bohaterka naciska na zapadkę przygotowaną przez Jinx. Dlatego chwilę później wyskakują Chompery. Gdzie to się dzieje, powiemy sobie za momencik. Natomiast tutaj po raz kolejny trailer nas troluje. I uważam, że naprawdę Riot Games nieładnie. Prawie się nabrałem. O co chodzi? Mam przeczucie, że czompery mogą być tylko podpuchą Waj. No bo wydaje mi się, że jakby się tak rękawicom zasłoniła, no to kurczę za bardzo przed eksplozjami kilku czomperów by to jej nie uratowało. Okej, okay, może też być tak, że Waj ochroniła się tarczą emitowaną przez Hekstek w swoich rękawicach, więc albo to, albo tamto, albo jest to wszystko podpucha. I teraz przez Riot wszędzie w tym trailerze widzę podpuchy. Natomiast mam tutaj dla Was dwa argumenty, dlaczego uważam, że raczej jest to właśnie podpucha. Jeden bardziej solidny, a drugi totalnie wzięty wiadomo skąd. Najpierw ten argument, wiadomo skąd. No bo dlaczego chompery miałyby wybuchać? Ja mam takiego dwa, już trzy lata? I nadal nic się nie stało. To się dopiero nazywa solidny argument. Takie tam nerdowskie śmieszki. Po drugie, no to jeżeli przejdziemy klatka po klatce, to eksplozja, którą widzimy, nie jest eksplozją z tej sceny, a z zupełnie innej. Idąc tak powolutku poklatkowo, ukazuje nam się zupełnie inny kadr innego wybuchu z innego miejsca, gdzie mamy jakiegoś wielkiego, noxieńskiego chyba jego mościa i tajemniczą istotę odwróconą do nas plecami. Ten wygląda jak Vastajanin z tego samego plemienia gościa, który był z Eko. Moim zdaniem, raczej będzie to właśnie Vastajanin, jak nie ten, to inny. Albo jest to przedstawiciel rasy Hiranów, czyli małych stworków żyjących w Zon zajmujących się głównie górnictwem. Nie wydaje mi się, żeby Riot do serialu wprowadziło tak niszową rzecz, ale trzeba to rozważyć. Swoją drogą kiedyś miałem zrobić materiał o Hiranach. i nadal nie zrobiłem. Jak pojawiam się w Arkainie to zrobię, ok? Generalnie nie wiem czy dobrze tutaj widzę, ale mam jakieś takie wrażenie, że to może jakaś taka prowizoryczna arena do walki zorganizowana przez Noxian. Wiemy, że ci lubią takie klimaty. Idźmy dalej. Drugim celem ekipy Caitlyn jest pozbycie się Migotu, co myślę, że raczej powinno się udać, no bo okej, okay, wiemy, że nic nie wiemy, muszę sobie to powtarzać, ale w kanonie Migot nie jest aż tak powszechny. A praktycznie głównym materiałem jest Hemtech, a Migot jest, no, jest w kanonie, ale nie jest jakoś wyjątkowo eksploatowany. Okej, okay, może po prostu nie był prezentowany za dużo, a może jest to tak niszowy temat, no bo Caitlin się udało zrobić z niego niszowy temat. Przy tych słowach widzimy Sinjeda, do którego mierzy dwójka strażników. Ten ma w lewej ręce skalpel, ale bardzo szybko go opuszcza w geście współpracy. Przyznaję, że nie będę nawet zgadywał, co się tutaj dzieje. Być może Sinjet będzie tutaj współpracował, być może będzie aresztowany za konotację z Silko, być może będzie aresztowany za konotację z Noxusem, a być może za nielegalne eksperymenty, a być może nie zostanie aresztowany w ogóle, gdyż za moment ruszy Warwick i zagryzie dwóch niczego nieświadomych strażników. Dalej, kochani, wchodzi Sevika. Chyba z zaperem, czyli pistoletem Jinx, ale czy tego możemy być w 100% pewni? Nie wiem. Porównywałem nawet plamki na pistolecie jednym i drugim. Te się różnią, ale wydaje mi się, że to nie jest argument, który determinuje, że to są dwie różne bronie. Może to być zaper, a może to być bliźniacza broń, gdyż w trailerze wygląda chwilę później, jakby Sewika, co najmniej przez jakiś czas współpracowała z Jinx, ale do tej współpracy sobie za moment wrócimy. Kolejny kadr i wielki hemtank, który jest już uszkodzony, więc bardzo możliwe, że Caitlyn już w niego raz strzeliła. Nie wiem czy tylko mi się wydaje, czy tak rzeczywiście jest, ale mam wrażenie, jakby tutaj były ślady pazurów. Czy to możliwe, że gość miał znaleźć i zneutralizować Warwicka, a tutaj nasza ekipa nie no, masakra, raj, oddajcie ten serial, już bo mnie głowa boli, ile rzeczy się tam może wydarzyć. No i tutaj teraz wygląda, że mamy tą Caitlin z tym karabinem niehekstechowym. I jakby tutaj było to może troszeczkę wcześniej, gdyż tutaj ten jegomość nie ma na sobie munduru strażników. I tutaj urodziła mi się w głowie pewna teoria. Wygląda trochę, jakby Riot wprowadzało trochę postaci, żeby później się ich pozbyć. W sensie, poza Caitlyn i Waj jestem ciekawy, czy ktokolwiek tutaj przeżyje. No bo w sensie mamy jakiegoś nowego Vastaja, mamy gościa pochodzącego raczej z Zon. Nie wiem, czy tutaj to córka Markusa, czy nie. Jest dość podobna i nie jest to niemożliwe. Jak wspomniałem, jakiś skok czasowy będzie, aczkolwiek ten byłby za krótki, żeby mogła być to córka Markusa. No, ale nie przewiduję tutaj. W Przyszłości dla tej ekipy Caitlyn. To jest też w sumie ciekawe, bo co jeżeli trailer i tutaj chce nas wyprowadzić na manowce i na przykład te cele, które podaje Caitlyn, to są oficjalne cele strażników, a grupka Caitlyn ma inne cele. Może na przykład chcą odnaleźć Jinx przed wszystkimi, przed resztą strażników i żołnierzami Noxusu, jest to możliwe. Niemniej, trzeci wspomniany cel. To zneutralizowanie agentów wciąż lojalnych wobec Silko, i tym sugeruje się nam, że ma być hembaronowy Jordl imieniem Smech albo Smech. W sumie nie wiem jak to się czyta, bo chyba jego imię nigdy nie zostało wymówione, a przynajmniej nie kojarzę takiej sytuacji. No i teraz tak, w rozszerzeniu, które było dostępne w kliencie jako archiwa Rady Piltover, dowiedzieliśmy się, że miał on firmę o nazwie Scrap Hackers, która tworzyła cybernetyczne ulepszenia. Od małych po całe mehopodobne egzemplarze, szkielety. No i te ulepszenia są widoczne chwile później. No i teraz tak, to co tutaj widzimy, to po prostu druga strona tej sceny, gdzie Hembaronowie wpadają w pułapkę. Pamiętajmy, że pewnie w zon będzie jakaś walka o władzę. I tak oto, kochani, przechodzimy do sceny, która chyba najbardziej zamieszała graczom w głowie i nie ukrywam, że mi też Zanim jednak o niej powiem, to powiem troszeczkę o czymś innym, bo wydaje mi się, że mam teraz tutaj waszą pełną uwagę. Jeżeli się wybieracie na Pyrkon, to w sobotę na 16 zapraszam was na Ligo Legendowy Teleturniej na Ligo Legendową Wioskę. Z tego co wiem, będzie to hala numer 3. Po przeprowadzonym turnieju, nie wiem, będzie trwał pewnie z 40 minut, zrobimy sobie małe spotkanko z widzami. Jak będziecie chcieli, to będę tam dla was, trochę sobie pogadamy, zbijemy sobie piąteczki i tak dalej, i tak dalej. Także jak ktoś się wybiera, to do zobaczenia. Myślę, że jak zobaczyliście tę scenę, to pojawiła się naprawdę masa różnych myśli. jakbym Was pewnie teraz zapytał, to padłyby naprawdę różne odpowiedzi. A to, że Jinx? No bo przecież, hmm, twarz ruchu oporu, więc pasowałoby to. Hmm, może to Orianna? Przecież był singed, prawda? I co on tutaj trzymał w ręce? Ci, co siedzą głębiej w lore, mogliby pomyśleć o Janie, a ci, co siedzą jeszcze głębiej w lore, to mogliby pomyśleć o Corinie, wyrazi. No ale słuchajcie, tutaj jest to temat raczej dla lorowych psychopatów. No bo nie jest to żadna z grywalnych postaci w lolu albo haterka, którą już w nie widzieliśmy. Być może pamiętacie tą hembaronessę. Jest to Madame Margot. No i tutaj muszę przyznać, że Riot naprawdę zrobiło świetną robotę, bo nie jest to postać, która pierwsza przychodzi Ci na myśl, jeżeli patrzysz na ten kadr. Natomiast wiemy to po kilku wskazówkach. Po pierwsze, ma ona charakterystyczną ozdobę na nos. Nie mam pojęcia, jak to się nazywa. Jak wiecie, to napiszcie proszę w komentarzu. Do tego, ma tutaj takie kropeczki, wstawki, cokolwiek na czole. Ważne, że to się zgadza. Do tego, dwa kolczyki poniżej ust. I do tego, opadające włosy też pasują. Czyli wszystko woła i mówi w stronę Margot. Nawet wszystko woła i mówi nie tylko to, co widzimy na pomniku. No bo co tak naprawdę o Margot wiemy? No to tyle, że prowadzi ona biznes nazwany Wyx, który zajmuje się m.in. usługami, nazwijmy to uciech cielesnych. No i teraz, jak na kadr jeszcze raz spojrzymy, no to widzimy czerwone światła, szyldy z sercem, czy okna w tym samym kształcie więc będzie to najprawdopodobniej jakiś jej dystrykt, jakaś jej strefa wpływów. Natomiast o co dokładniej chodzi w tej scenie i chęci zatrucia innych chembaronów poza domysłem walki o władzę? Nie wiem. Czy Margot będzie jakąś ważną ikoną w serialu, tego też nie wiem. Być może po prostu pojawia się w formie ciekawostki i ten kadr, czy ta scena będzie bardzo krótka. Przypomnę, wiemy, że nic nie wiemy. Kolejny kadr i jordlowy hembaron nacierający na Sewikę. Za Zanim Jinx z nieznaną ikoną. Nie wiem kto to jest, wygląda jak jakaś młodsza osoba, ale co ona robi z Jinx, nie mam zielonego pojęcia. To co warte zauważenia, to na pewno barwa oczu Jordla. Ten ewidentnie nie żałował sobie Shimmeru. I oczywiście walczy on z nikim innym jak Seviką, i wydaje mi się, że po raz kolejny trailer chce nas oszukać, sugerując, że Sevika walczy z Jordlem, który jest po stronie Jinx. Chwilę później przy nim mamy też wspominkę przecież o ludziach lojalnych Silko, ale jakoś mi się to nie klei. Może tak jest, ja tego nie odrzucam, ale może też być tak, że Sevika raczej kuma się z Jinx. Albo kumała się w drugim sezonie co najmniej przez jakiś czas. No bo ewidentnie ma swoje mechaniczne ramię stworzone właśnie przez Jinx. No, ręczna rybejka, ewidentnie jak się patrzy. No, i oczywiście, kochani, tutaj kolejny wątek, który hype nam wystrzeliwuje totalnie w górę. Nie mogę się doczekać, co będzie z tą dwójką, czy połączą siły i co w ogóle robi Sywika po śmierci Silko i dlaczego ma takie rybeńkowe ramię. Być może będzie chciała się jakoś zemścić na ludziach i istotach, którzy mieli wrogie interesy albo zatarg z Silko. I dlatego to ją połączyło z Jinx? Tego nie wiem, zobaczymy. I tutaj ciekawostka. Rzeczywiście mamy Wandera i Silko jeszcze w drugim sezonie zobaczyć, więc pewnie będą jakieś przebłyski ich młodości, pewnie będą przebłyski tego, co się działo przed. Pierwszym sezonem. Idąc dalej, trailer znów stara się nas oszukać eksplozją. Ale to jest o wiele prostsze do wypatrzenia, gdyż. Viktora <laughs> Wiktora nie było przecież w trailerze. Nie, nie, nie. No widać, że jest. Wygląda jakby zszedł do podziemia, do niższych partii ZON i za pomocą Hexcora pomagał ludziom i jakby rozpoczynał kościół wielkiej ewolucji. Pamiętajmy, że jego wyznawcy stawiają Wiktora w roli Mesjasza, aczkolwiek ten zupełnie się z tym nie zgadzał i uważał, że takie podejście ludzi to jest totalne odklejenie. I kolejna ludzka, śmiertelna słabość. I może tutaj widzimy właśnie start wielkiej ewolucji. Viktor, który pomaga ludziom. Myślę, że to by jak najbardziej do niego pasowało. A przynajmniej do tego Wiktora z Arkana. Viktor ma już tutaj coś na zasadzie swojej laski i hexcora z gry, ma do tego pelerynę no i sobie hexcoruje. Coś tam robi dokładnie, co tego nie widać. Definitywnie jest to jeden z wątków, na który czekam najbardziej, Natomiast wydaje mi się, że Wiktor po prostu pomaga innym. Wydaje mi się, że będzie wyglądał nieco inaczej. Wydaje mi się, że przeżył, ale będzie miał na twarzy masę blizn. Dlaczego tak uważam? Ponieważ między pierwszym sezonem Arkana a premierą drugiego pojawiła się gra Convergence, i tam pojawił się komiks, gdzie między innymi widzieliśmy Wiktora, który ma na twarzy masę blizn. I myślę, że możemy tutaj założyć z pewną dozą prawdopodobieństwa, że. Te blizny są właśnie od wybuchu. Dalej, mamy eko, o którym możemy powiedzieć w zasadzie tylko, że coś się przed nim otwiera, natomiast na pewno nie wygląda na zbyt zadowolonego i niestety możemy tylko tyle powiedzieć. No, eko będzie w drugim sezonie. Co tam sobie razem z Heimerem zrobili? Czy eko będzie miał już napęd zero? Myślę, że jak najbardziej. No, ale nie wiemy. Wiemy, że nic nie wiemy po raz kolejny. Kolejny kadr, i znowu mamy coś intrygującego. Jinx przedstawiona jako twarz rebelii. Okej, okay, powoli, bo to też trochę mi popsuło głowę. Ogólnie wydaje się, że jest to całkiem sensowne. Że Jinx zabijając członków rady Piltower, dla niektórych mogła okazać się wzorem do naśladowania, kobietą, od której rozpoczął się bunt ucieśnionego Zon. Bunt, który rozpoczęła córka Silko de facto. Wydaje mi się, że Jinx nie jest postacią, która stanęłaby na czele takiego ruchu, myślę, że nawet można by powiedzieć, że ma go raczej w ogromnym poważaniu, natomiast bardzo mnie ciekawi, czy to jest po prostu coś takiego, że ludzie sobie zrobili z niej taką ikonę ruchu oporu czy bardziej jest to zaczątek gangu Zon o nazwie Jinxów. I tak pojawiło się coś takiego, po raz kolejny w grze Convergence i ci idealizowali Jinx i chcieli się do niej bardzo mocno upodobnić, a ta miała ich po prostu gdzieś, ba nawet zdarzyło jej się zabić jednego z członków. Co prawda, organizacja ta pojawiła się tylko w platformerze, ale na pewno jest to wątek ciekawy. Z lewej strony widzimy jakiś plakat, ale niestety nie potrafię go rozczytać. Natomiast to, co jest nad nim, wydaje mi się, że jest to pismo noxiańskie, co sugeruje, że Noxus już swoje w dwumieście robi. Co na pewno nie umknęło waszej uwadze, to wręcz aureola Jinx. Zatem tak, to będzie na pewno Uber ciekawe. Co więcej, flaga, którą Jinx trzyma, wydaje mi się, że przedstawia scenę wybuchu i zniszczenia budynku Rady Piltover, co oznaczałoby ten moment przełomowy, ten punkt zapalny i początek rebelii ZON. Co również wydaje się mieć sens, gdyż, tak jakbyśmy tutaj mieli jakiś posterunek, jakąś barierę, może jakaś część ZON została odgrodzona i zrobiono z niej więzienie? Być może. Również ta eksplozja jest dość podobna do tej ukrytej eksplozji. Być może to jedno i to samo wydarzenie. Idźmy dalej. Kolejny kadr, tutaj myślę, że widzimy Wiktora, albo bardziej możemy widzieć Wiktora. Okej, okay, jasne, Heimer też ma kaptur, ale wydaje mi się, że postura tutaj nie pasuje do postaci. W zasadzie tutaj w tle mamy jakieś grafiki, mamy trochę świateł, więc... Ciężko powiedzieć. Tekst sugeruje nam, że jest to Jinx, ale nie wydaje mi się. Aczkolwiek wierzę, że to co tutaj widzimy, to mógłby Heimer patrzeć na Wiktora, który nie mógłby zdzierżyć tego co widzi, gdyż przecież ostrzegał go o skutkach działania z Hexcorem. Mówił o katastrofalnych skutkach używania magii i nauki w taki sposób, że już widział katastrofę z tym związaną. I tutaj Wiktor nie tylko chciałby z tego korzystać, ale i propagować na szeroką skalę. Kolejna scena, waj mówiąca, że jej siostra odeszła. Po pierwsze, wreszcie ma swoje ikoniczne gogle, także krok dalej w postępowaniu do stania się Waj. Aczkolwiek myślę, że Riot może tutaj. No, szczerze to nie wiem co Riot tutaj robi, ale już mam tak przerytą głowę przez to niespanie i mam wrażenie, że Riot tutaj stosuje odwróconą psychologię. W sensie cały trailer chce nas wkręcić, i myślę, że tutaj wiedzieli, że praktycznie każdy powie, że nie. No, że Waj przecież tak by nie powiedziała. No przecież, no, no nie, no przecież jak ona może tak siostrę zostawić? W jednym sezonie mówiła coś innego, teraz mówi coś innego znowu. Nie, to nie pasuje, prawda? No i myślę, że w Rajocie pewnie tak sobie pomyśleli, dlatego tutaj strzelę, że jest to odwrócona psychologia i Waj rzeczywiście tak myśli, że mogła spisać na straty swoją siostrę. Powiem coś oczywistego, bo prawdopodobnie większość z was o tym też pomyślała: że wygląda jakby tutaj Waj zapewniała Caitlin, że Powder już nie ma, że została tylko Jinx, ale jest to zrobione tak, że nie wygląda to przekonująco. Wydaje mi się, że w pewnym momencie Waj raczej odpuści i będzie to szybciej niż później. I ja się zgadzam, nie pasuje to trochę do Waj, by odpuściła swojej siostrze, by przestała się nią przejmować. I to nie pasuje trochę do charakteru Waj, ale. Ile już zła mogła zobaczyć. Ostatnia scena pierwszego sezonu wraz z finałowym walnięciem rakiety musiała przecież odcisnąć na relacji sióstr piętno, prawda? Jeżeli to wszystko doprowadziło do konfliktu, do wejścia Noksusu. No to wydaje mi się, że nawet Waj będzie miała problem, żeby dać swojej siostrze taryfę ulgową. Zobaczymy. Natomiast tutaj rzucę znowu kartę, wiem, że nic nie wiem, bo wydaje mi się, że relacja nie będzie tutaj na tyle prosta, żebyśmy mogli sobie to po fragmencie trailera wywnioskować. Jestem prawie pewny, że jeżeli powiemy, że powder dla Waj odeszła, albo że powder dla Waj nie odeszła to i tak nie będziemy mieć w 100% racji. Myślę, że Riot tak to poukładało, że ich więź będzie o wiele bardziej złożona. I choć będą ze sobą walczyć, to nie zapomną o więzach krwi, ale może to nie być zbyt widoczne. W sensie, no, po raz kolejny, tutaj może się wydarzyć wszystko, ale spodziewam się czegoś, czego się zupełnie nie spodziewamy, gdyż ta relacja nadaje serialowi ton, i jest wręcz jego głównym daniem. Zatem nie będzie to na pewno banalne i na tyle proste, żebyśmy mogli to dzisiaj przeczytać z krótkiego trailera. Zatem, no po prostu wiemy, że nic nie wiemy, ok? No, oczywiście, dalej pojawia się Warwick. Co prawda, nie widać jego uszu, ale pewnie ma je skierowane do tyłu. No i tutaj jest to kolejny wątek, który muszę, muszę, muszę. Zobaczyć, bo nie wytrzymam. Ma on już swoją ikoniczną rękę, akurat tutaj nic nie wskazuje na to, że będzie to Wander, ale naprawdę jak to nie będzie Wander, to fikołek musi fabularny być tutaj przeogromny. Może jest to jakaś wczesna forma Warwicka. Idźmy dalej. No tutaj kochani, to może mieć tak wiele znaczeń, że masakra. Relacja z Jinx, Noxus w dwumieście, konflikt Piltover z Zon, jakieś problemy w relacji Caitlyn i Vi, czy nawet cierpienie Wandera, który stał się Rui'kiem. Kolejna scena i potwierdzenie, że karabin prawdopodobnie jest wykonany przez Jace'a, albo co najmniej z jego wskazówkami i jego technologią, ponieważ tutaj widzimy kręgi analogiczne do technologii z Hexportali. No i dobra, powoli zbliżamy się do końca. Ostatnia scena i hype wystrzelił mi do sąsiada nade mną. Wreszcie dobrze powiedziałaś imię. Nie no masakra, ja pierdykam. Kiedy wreszcie ten listopad? W sensie wiem, kiedy w roku wypada listopad, ale. Za długo musimy czekać. Nie wytrzymam. Znajdujemy się prawdopodobnie głęboko w Zon. Wiemy, że Zon było wcześniej starym miastem Szurimy o nazwie Oszrawa Zon bądź Kazen, różnie się to nazywa, gdzie dziś znajdują się niezbadane grobowce czy świątynie. Wygląda na to, że jeden z nich Jinx wybrała sobie na kryjówkę. Wnioskuje to po architekturze niepasującej do Zon, jak również po płaskorzeźbie przedstawiającej Janę która, jak wiemy, jest boginią, która jest znana od tysięcy lat, i jej występowanie jest tutaj jak najbardziej naturalne. Czy jest to jednak opuszczona świątynia Dżany, ta sama, która pojawiła się w karciance Legends of Runeterra? Tego niestety nie wiem. Ta została też zalana, co też jest pewnym argumentem, że chyba nie, ale nie możemy być pewni. Jak widać, Jinx na każdej kolumnie coś namalowała. Tutaj mamy Wandera w roli ojca trzymającego Vaj i Powder, tutaj mamy demony z głowy Jinx, które widzieliśmy i w pierwszym sezonie, tutaj Powder i Waj. Z tego ujęcia widać to dużo lepiej, gdzie Vaj jest przedstawiona jako kochająca siostra, jasne, mówią o tym serduszka, ale jednak złowieszcze zęby pokazują problemy ich relacji i prawdziwy obraz, jak Jinx ją widzi. Tutaj mamy zabitych przez działania Jinx Milo i Klagera. Małpkę, która posypała wydarzenia w życiu, powder, jakby rzucić młotkiem w domek z kart, a tutaj nie jestem do końca pewny, ale wydaje mi się, że tak Jinx może postrzegać nikogo innego jak Caitlyn. Tutaj wydaje mi się, że chodzi o Echo, z kolei tutaj mamy Silko z ostatniej sceny z pierwszego sezonu. Innymi słowy, to co tutaj widzimy, to Jinx na kolumnach zapisała swoją historię. Na koniec nie będę mówił o tym, jak waj wygląda ewidentnie na kogoś, kto nie do końca chce tą walkę podejmować. Znaczy, chce czy nie chce, no niezależnie od tego, jest pełna bólu i wyrzutów sumienia, może bardziej w tą stronę. Natomiast na koniec widzicie to. I to jest dopiero Easterek. Okej, okay, moi drodzy. Czy Jinx rzeczywiście, sugerując się plakatem, na swój pokrętny, szalony czy okrutny sposób uratuje Waj? Czy to przed Noxusem, czy to przed Warwickiem, czy innym zagrożeniem? Na pewno, plakat nie jest przypadkowy, ale mówi on nam tak wiele, że ciężko jest tutaj cokolwiek wywnioskować. I powiem tylko tak. Analiza tego trailera dała mi tyle, że chcę tego Arkeina. Teraz. Po prostu. A teraz, moi drodzy, to idę się chociaż trochę przespać. Oczywiście, jeżeli spostrzegliście coś, co mi umknęło, śmiało piszcie w komentarzu. Nie ukrywam, że jestem człowiekiem, za każdym razem o tym mówię i oczywiście mogłem czegoś nie zauważyć. Jak się podobało, to zostawcie kciuka dla zasięgu. Dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się i do następnych materiałów. Cześć.